Cześć. Hej. Maja się chyba zacięła. Maja chyba się zacięła jak śrubek. Trzeba jej trochę oleju dolać. Masz troszkę oleju? Dobra. Cześć. Tu? Kotwarki, czyli Ola, Maja i mama i wszyscy inni ludzie na świecie. Super, cześć. Kulturki. Maja się już obudziła. Dostała trochę oleju. Ale zachowuje się trochę dziwnie. Nieważne, zobaczymy jak to będzie dalej. O jakiej książce dzisiaj, dziewczyny, porozmawiamy? Dzisiaj rozmawiamy o... książce. Jak zrobić supermoce! Jak zdobyć Superman! Jak zdobyć supermoce? Jak zdobyć supermoce? Autorstwa? Supermana. Nie pamiętam. Ewy Martynkiem. A czemu nie Marciniak? Bum, bum. Bum. Dziękuję bardzo. Maja nam tu cały czas wchodzi w słowo. Supermoc. Musiałam wam powiedzieć, że to jest o supermocach. Tak, ta książka zgodnie z tytułem jest trochę o supermocach, ale ma główną bohaterkę. Jak się ta bohaterka nazywa? Iga. I tak. Kim jest Iga? Zaczynając od początku, Iga jest taką dziewczynką, chciałaby bardzo wystąpić w castingu i z okazji jej urodzin tata bardzo chciał zawieźć ją na casting, w którym można dostać się do serialu, do ich ulubionego serialu o superbohaterach. Mhm. To jest jakiś serial, tak? W telewizji. Tak, taki o superbohaterach. Chyba tam jest taka główna Liga, bohaterka. Taka... nie pamiętam. Agnes. Agnes. Tak, jest główną bohaterką, która pomaga innym, tak? Zasadniczo jest to... Tak, w tym serialu. Jest to taki serial. Dlaczego tej Idze, Maju, opowiesz nam, tak bardzo zależy, żeby wziąć udział w tym castingu? Bo ona chce, żeby Kuba jej nie zaczepiał. Nie, ona chce, żeby... Wszyscy ją podziwiali, bo ona raz, jakby podała na swoją koleżankę i wszyscy ją nienawidzili. I ona tak ciągle tak próbuje się dostać. No, nienawidzili to za dużo powiedziane, ale na pewno coś nie robili. Nie lubią ją, naśmiewają się bardziej z niej. A ona po prostu chciała zrobić, pomyślała, że jak wystąpi w tym castingu, to jakaś osoba na przykład zacznie się z nią kolegować. No, czyli co, nikt się nie chce z nią kolegować. Dzieciaki się nie śmieją. Nie ma mamy. Też, nie ma mamy też, ale to inna rzecz, to zaraz o tym opowiemy, ale zasadniczo ma takie niełatwe życie, tak? Bo nie ma się z kim... Tak, i ona tam w ogóle trenuje do tego castingu, próbuje robić różne tam... triki. Tak. Na przykład takie salto, ja nie umiem salta. Salto bez pospierania. Tak, tak. Iga, powiedziałaś Maju, nie ma mamy. Nie ma Mieszka. Mamy. Sam. Ma. Bez taty. Że ona ma tatę. Halo, Mieszka Maja. Z tatą. Który też bardzo lubi tamte takie super bohaterów i ma wszystkie figurki. Na przykład figurki. Superman! Oprócz Agnes, którą wzięła ta Iga. Czyli ma różne figurki, tak? Batmana, Supermana, Ironmana. Chyba jego ulubiony jest Batman. Nie, Batman. I jest jeszcze jedna ważna osoba w życiu Igi? Olek? Jeszcze nie. Jeszcze Oleczek. Jest jedna osoba, która bardzo pomaga jej tacie. A, ta ich sąsiadka, która jest dla niej jak babcia. Dokładnie. Pani? Nie pamiętam. Pani Eulalia, ona która jest dla niej jak babcia. Jest dla niej jak babcia, ona jej bardzo pomaga. I ona dużo rzeczy zgubi i zapomina i ona zawsze mówi, i ona mówi na przykład w Kosmę, że pani zostawia swój portfel w kosmetyczce, żeby lepiej był schowany. I wcześniej, ano, tak! I wcześniej ona chciała, żeby poćwiczyć skoki, chciała skoczyć ze zjeżdżalni, ale tak się potknęła i upadła głową na twarz, zjechała tak na zjeżdżalni. No i o tym nie wiedziała. I wtedy Kuba ją nagrał i wrzucił to na internet.
Mała oferma w akcji. Bum, tara, bomba, bum. I co? Znowu się śmiali. Pamiętacie też w sumie w odcinku o róży rozmawialiśmy o takiej sytuacji. Właśnie. Kiedy ktoś wrzuca bez naszej zgody, wiedzy, filmik na nasz temat, gdzie pokazuje w nas w niekorzystnym świetle. Niekorzystnym, czyli takim smutnym. I to już idzie wtedy w świat. Idzie wtedy w świat i wszyscy się śmieją, a nam co, jak wtedy się tak czujemy właśnie jakiego, prawda? I było przykro. Później... Ale ten Kuba miał taką bardzo miłą siostrę Lennę i ona ją lubiła. Dokładnie. No i pewnego dnia coś się wydarzyło. Już planowała ten wyjazd na ten casting, wszystko szło dobrze i pewnego dnia coś się dzieje. I przy śniadaniu nagle jej tata się zawiesił. No i wiedziała, co się dzieje, więc zaczęła do niego mówić i po chwili po prostu się tak już przestał. I on mówi, no o czym ja mówiłem? I potem okazało się, że jak ona wróciła do domu właśnie po tym, co opowiadaliśmy, to zobaczyła swojego tatę z rozbitym czołem, leżącego na podłodze totalnie nieprzytomnego. I wtedy poszła potem panią Eulalię i one zadzwoniły po karetkę. I wtedy karetka przyjechała i potem okazało się, że ten tata zachorował na chyba epilepsję, tak? Epilepsję, tak. Dokładnie. Okazało się, że jej tato też jest chory. A co? On miał rozbite czoło. No i co było z tym czołem? Okazało się, że jest chory. I musiał leżeć trochę w szpitalu, co spowodowało, że nie mogła pojechać tam. Do tego okazało się, że ona poznała kolegę Olka, który mieszkał tam w piwnicach tego i ukrywał się przed różnymi osobami. Może nie mieszkał, ale po prostu był w szpitalu. A dlaczego? Okazało się też, że jej tata nie mógł jeździć samochodem. No właśnie, bo był właśnie chory. Co z tym Olkiem? Ten Olek był w szpitalu, dlaczego? Bo dlatego, miał samo co jej tata. Ale tak już bardziej grube, że takie musiał nosić taki kask specjalny i był taki mocno chory. Kask musiał nosić, ponieważ ta choroba jest zaskakująca, w sensie w różnych niespodziewanych momentach czasami może zaatakować i można upaść i chodziło o to, żeby sobie nie rozbił głowy po prostu. Tak, to jest takie ważne. Czy to jak upadnie, czy jak będzie miał te drgawki, to żeby nie. Jeśli tak było, nie rozbił się sobie tak trochę głowy. Tak się jakby, no nie wiem, trochę współczuję tym dzieciom, bo one muszą się jakby ciągle martwić o to, czy przypadkiem za chwilę nie upadną, bo po tym jak upadną, to już nic nie będą wiedziały. Nie będą czasami nawet pamiętać, jak się pisze. Dokładnie. I ten Olek dlatego miał aparat, żeby fotografować wszystko, żeby niczego nie zapomnieć. Kamerę, tak, sobie nagrywał różne filmy. Ciekawe, no i co? I ta Iga go tam poznała i się z nim zakolegowała. I on bardzo chciał, żeby ona on jej pomógł nagrać te triki i dzięki niemu, że on tam jej trochę pomógł, bo tam trochę oszukał z takim saltem, bo ona nie potrafiła zrobić i on to jakoś skanował. Dzięki temu ją przyjęli. Przyjęli ją na casting i mieli jechać do Warszawy. Okazało się, że tato nie może kierować samochodem. A on bardzo, bardzo chciał z nimi pojechać, dlatego że on do swojego taty, który się rozwiódł z jej mamą, chciał pojechać i poprosić go na pieniądze na jego operację. Dokładnie. Nie będziemy wam opowiadać, co się tam stało. Co było dalej. O, jeszcze bardzo ważne to jest. Zapomniałam wspomnieć, że oni mieli takiego bardzo fajnego psa. Tak, który był ulubieńcem tej Igi. No i taty też. Tak. Nazywał się Dreamer. Tak. Marzyciel. Nie powiemy wam, co było dalej. Powiemy wam, że przeżyli Iga z Olkiem niesamowitą przygodę, która miała bardzo nieprzewidywalne kierunki i nieprzewidywalne zakończenie. Także bardzo wam tą książkę, bardzo wam polecamy, żeby się dowiedzieć, co się tam dalej wydarzyło. Olu, jakbyś miała powiedzieć, o czym ta książka jest? No, ja bym tak głównie powiedziała, że o przyjaźni. No tak, o przyjaźni i to tak trochę o tym, o tych trochę chorobach, że o tych dzieciach takich. No dobrze. Książka jest o przyjaźni, książka jest o bohaterach. Tak,
o też... O supermocach. O odkrywaniu swoich supermocy, talentów, takich rzeczy, w których jesteśmy dobrzy i które mogą w jakiś sposób też przełożyć się czy pomagać innym. Komu poleciłabyś, Olu, tą książkę? Ja poleciłabym to nie tylko dzieciom, ale również dorosłym. Ta książka też może się jakoś tak dorosłym, no nie wiem, przydać, tak trochę na przykład zachęcić do różnych takich z dziećmi. Albo na przykład do takich charytatywnych pomocy dla takich dzieci właśnie chorych na epilepsję. Epilepsję, tak. Na pewno. Maju, a ty komu byś poleciła? Podobała ci się ta książka? Ja bym poleciła od 7 do 18 lat. Czyli od 7 lat. Tak, to książka taka o nastolatkach. Natomiast myślę, że młodsze dzieci... A ta Iga nie była około mojego wieku, no, a 10 lat miała. 10 lat miała, tak. Także myślę, że młodszym dzieciom też na pewno może się spodobać. Jest kilka ważnych tematów w tej książce, które myślę, że warto sobie poruszyć, bo jak już Ola wspomniała, jest i temat choroby, jest temat takiej dobroczynności, jest temat, o którym też wspomnieliśmy, czyli takiego gnębienia dzieci innych i tego, jak one to przeżywają. Także myślę, że dla dorosłych też ciekawa lektura. Tak samo warto przeczytać z dorosłymi. Myślę, że tak. Myślę, że warto, na pewno warto sobie o tej książce porozmawiać, jak już się ją przeczyta. Coś jeszcze, dziewczyny, chciałobyście dodać? Nie. Chyba faktycznie zmęczone już trochę dziewczyny dzisiaj. Dlatego co? Pożegnamy się. Polecimy Wam jeszcze raz książkę pod tytułem Jak zdobyć supermoce? Tak. Obyście odnaleźli swoje supermoce i mogli je wykorzystywać. Pa!